Dobry wieczór Państwu. Czas na szczegóły prognozy pogody. Przyjemna noc z bezchmurnym niebem w większości regionów. Zanotujemy od zera na Podlasiu i Lubelszczyźnie do maksymalnie 5 stopni na Pobrzeżu Koszalińskim. W przeważającej części kraju piękne, bezchmurne niebo, niewielkie zachmurzenie pojawi się na Mazowszu, na ziemi lubuskiej, a także na Pomorzu. Wiatr będzie miejscami porywisty, zawieje do nas z południowego zachodu, a na barometrach wysokie wartości 1033 hektopaskale. Sprawdźmy prognozę pogody dla Europy. Ochłodzenie w części południowej, do 16 stopni spadnie temperatura w Atenach, 10 zanotujemy w Ankarze. Na Półwyspie Iberyjskim od 16 do 20 stopni, w Skandynawii 7 zanotujemy w Oslo i tam piękna, słoneczna pogoda. Nieco cieplej w Moskwie, 3 stopnie na plusie i tam popruszy delikatnie śnieg. Sprawdźmy szczegóły prognozy pogody dla naszego kraju. Na południowym wschodzie piękne, bezchmurne niebo, w centrum, a także na zachodnich krańcach Polski niewielkie zachmurzenie. Przelotnych opadów deszczu spodziewamy się na Pomorzu Gdańskim. Termometry pokażą od 8 do 11 stopni na południu Polski. Sprawdźmy kolejne dni. W piątek maksymalnie do 11 stopni na Śląsku. Nigdzie nie spodziewam się opadów deszczu, zachmurzenie umiarkowane w większości regionów. W sobotę dużo przejaśnień w części zachodniej, temperatura spadnie od 6 do 10 stopni. W niedzielę przelotne opady deszczu wystąpią w centrum, na północy, a także na południowym zachodzie. Wciąż utrzymywać się będą niskie wartości na termometrach. Do zobaczenia.